Witam Państwa, Michał Trześniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Zaczynamy od Radom Gate. Portal Niezależna opublikował nagrania dotyczące korupcji w radomskiej spółdzielni mieszkaniowej. Zgodnie z ich treścią za wygranie przetargu radna PO Patrycja Biesiadecka miała zapłacić łapówkę ówczesnemu prezesowi spółdzielni, komornikowi i posłowi Platformy Obywatelskiej. Chodzi o Konrada Frysztaka, który kandyduje z drugiego miejsca radomskiej listy Koalicji Obywatelskiej. Po co dawałyście 100 tysięcy do podziału 50 dla Frysztaka i 50 dla... Było powiedziane, z tego, co będzie dla mnie, będzie też dla Frysztaka i dla... Tak powiedział? Ja tak powiedziałem, że będziemy... Powiedział, no ja też muszę coś z tego mieć, bo ja byłem jako pośrednik, ja ci załatwiłem firmę jako pośrednik. No, czyli to dla Frysztaka też było z tego? I mówi, ja to muszę, wiesz, z tego też mieć, z tego jakąś działkę. Dlatego ja mówiłem, pani Agnieszce, że ja będę się musiał też z nimi dzielić, bo ja... Załóżmy 20 na pół, 10 dla mnie, to załóżmy, że 10 jest dla, do podziału na Frysztaka i na... I tak to się właśnie zaczyna i kończy się temat, przez pośredników. Przez pośredników. Nikt nie chce Frysztaka w Platformie znać i nikt nie chce znać. No ale ja myślałam, że Konrad to jest moim dobrym znajomym, a że on pieniądze z tego jeszcze miał, to mnie po prostu szlak mnie trafia Dopiero pani Agnieszka mi powiedziała, dużo po czasie, że sprzedałyście mieszkanie i dałyście im 100 tysięcy. Nigdy więcej tak się biznesu nie załatwi. Oszukały, to oni was oszukali. Oszukali. Bo miało być z tego, z tych paru groszy, które ja. Te nagrania to kłamstwo i manipulacja. Nigdy nie przyjąłem łapówki, odpowiada poseł Konrad Frysztak. Innego zdania jest Robert Bąkiewicz, który startuje z listy radomskiej Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy od nikogo nie przyjąłem żadnych pieniędzy. Nie ustawiałem żadnego przetargu. Co więcej, od 4 ostatnich lat jestem posłem. W jakim trybie miałbym mieć wpływ na to, by jakikolwiek przetarg został rozstrzygnięty na korzyść tej bądź innej firmy? W stosunku do osób, które pomawiały mnie, kieruję prywatny akt oskarżenia. W stosunku do mediów, które rozpowszechniają na mój temat nieprawdziwe informacje, będę dochodził swojego prawa w trybie wyborczym. Również do osób kandydujących i rozpowszechniających te informacje będę w trybie wyborczym dochodził swojego dobrego imienia. Pracowałem na to od 2015 roku. Od 2015 roku jestem osobą publiczną, składam oświadczenia majątkowe, moje wydatki i dochody są jawne. Nie mam nic do ukrycia. Mamy do czynienia z wielką aferą korupcyjną w Radomiu. Z wielką aferą korupcyjną, która pokazuje układ radomski, który funkcjonuje w tym mieście, proszę Państwa. W tym układzie są zaangażowani, w ten układ są politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy układają przetargi, ustawiają przetargi, biorą łapówki. Jutro składamy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Będzie na pewno dotyczyło i pana Frysztaka, i pana Zbigniewa Panka, komornika sądowego, i pana Grygorka, być może wielu innych osób. W tej chwili mój zespół prawny pracuje nad tymi materiałami. Jutro zwołam kolejną konferencję, gdzie odsłonię kolejne kulisy nadużyć, z którymi mamy do czynienia. Jestem w posiadaniu kolejnych materiałów dowodowych, mówiących o tym, w jaki sposób buduje się tutaj układ radomski. Radom Gate to jest dobra nazwa do tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Hamas napadł na Izrael. Terroryści zabili ponad 700 osób. Mówi się o izraelskim 11 września. W sobotę rano Hamas zaatakował państwo żydowskie z lądu, morza i powietrza. Palestyńscy terroryści przedostali się ze strefy Gazy do ponad 20 izraelskich kibuców oraz miasteczek i tam dokonali rzezi na cywilach. Zabili ponad 700 osób, przeszło 100 porwali jako zakładników. 260 osób Arabowie zabili w trakcie festiwalu muzyki trans niedaleko strefy Gazy. W odpowiedzi Izrael rozpoczął kampanię nalotów na cele związane z Hamasem. Według wstępnych informacji zginęło w nich ponad 400 Palestyńczyków. Państwo żydowskie ogłosiło częściową mobilizację rezerwistów. Władze w Jerozolimie są jednak wciąż w fazie podejmowania decyzji odnośnie dalszych kroków. Prawdopodobna jest lądowa inwazja na strefę Gazy. Wydarzenia z minionego weekendu nie mają precedensu w historii Izraela pod względem liczby ofiar cywilnych.
W izraelskiej debacie wewnętrznej porównuje się je do zamachów z 11 września 2001 roku w USA. Trwa akcja ewakuacyjna Polaków z Izraela. Do tej pory w ramach operacji Neon po Polaków poleciały do Tel Awiwu 4 samoloty. Byłem na pielgrzymce, tak, i to był już ostatni dzień naszego podróżowania. Byliśmy w Jerozolimie, akurat na Górze Oliwnej i mieliśmy jeść właśnie samolot bodajże o 20. I właśnie jeszcze przed południem na naszych oczach autentycznie było bombardowanie Jerozolimy. Także widzieliśmy, jak te pociski są jakby rozpraszane przez tą tarczę izraelską. Słyszeliśmy alarmy liczne w całym mieście. No i już wtedy dostaliśmy informację, że no nie wyjedziemy z Izraela, że po prostu musimy zostać, nie wiedzieliśmy ile. Ostatecznie zostaliśmy tylko jeden dodatkowy dzień u ojców franciszkanów w Enkarem. I całe szczęście sama ewakuacja dobrze przeszła, jakby zarówno w naszej grupie, tak prywatnie ogólnie, jak i na lotnisku też nie było jakiejś paniki, nie było jakichś takich nie wiadomo jakiego stresu związanego z tym. Po prostu trzeba było trochę poczekać rzeczywiście na ten samolot, aż on przyleci. Z inicjatywy przyjaciół Mateusza Morawieckiego powstaje film dokumentalny o jego życiu, zanim został prezesem banku, a następnie politykiem i premierem. Dokument opowiada o dzieciństwie i młodości Morawieckiego w trudnych warunkach wrocławskiego Śródmieścia, w tym zmagań z komunistycznym aparatem represji. To wiemy, że go wywieźli wtedy do lasu, kazali mi mu grób kopać. Dla mnie to jest w ogóle niewyobrażalne. On miał, nie wiem, 14 czy nawet 15 lat. Mateusz miał ksywę Dziki, dlatego że był taki nieujarzmiony. Zawsze na historii starał się przemycić chociaż część prawdziwej historii, za co zawsze był karany. Był lany deską od zabudowy kaloryfera, wsadzany w ławce i z ostatniej ławki mówił: kiedyś będę uczył prawdziwej historii. Nie był Maradonną, ale on tą piłkę podbijał w koło mnie, tańczył praktycznie. Miał dobrą technikę. Na pewno by miał karierę jako zawodnik piłkarski. Tutaj dzielnica nie była najciekawsza, tak? Dużo biedy. Biedni byliśmy tutaj wszyscy, naprawdę biedni. Często wychowani bez rodziców, bez taty, bez mamy. Także świetnie się wkomponował w nasze towarzystwo. Skromnie Morawieccy żyli, zwłaszcza, że przecież rodzina sześcioosobowa, tak? To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. A za chwilę rozmowa Łukasza Jankowskiego. Do zobaczenia o godzinie 17:00.